Od 14 do 16 stycznia w Państwowej Szkole Muzycznej w Będzinie odbywać się będą przesłuchania ponad 100 najlepszych wykonawców, wyłonionych spośród prawie 2000 zgłoszonych do eliminacji, jakie w grudniu prowadzone były w całej Polsce i za granicą. Najciekawsze aranżacje będzie można podziwiać 17 stycznia podczas koncertu galowego. Przez 3 dni przesłuchań finałowych będzie można usłyszeć ponad 300 kolęd, zarówno tych tradycyjnych, polskich, jak i zagranicznych oraz współczesnych pieśni o Bożym Narodzeniu. Zespół z Prymusa wykona kolędy po polsku, angielsku i kaszubsku. 22. edycja wpisuje się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W związku z tym jury przyznawać będzie szczególną nagrodę za najlepsze wykonanie kolędy zagranicznej. To kolejny sukces zespołu wokalnego z Prymusa. Dziewczęta wyśpiewały m.in. pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie piosenki patriotycznej w Gdyni i Grand Prix w wojewódzkim festiwalu kolęd i pastorałek w Sadlinkach, a w zeszłym roku nagrały swoją debiutancką płytę. The Angel.